Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. 2.178 kontra 2.173. Zaczynałem z rankingu 500. Przypominam, że gram na 10 minut, komentuję ruchy. No i teraz będziemy mieli chyba obronę królewską indyjską lub też obronę Greenfelda. Zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli D5 to obrona Greenfelda. Okej. W takim układzie spróbujemy zagrać skoczek F3. I moje ulubione, znaczy jedno z ulubionych ruchów to H4. To jest takie posunięcie, które może przysporzyć przeciwnikowi problemu. Ciekawy jestem, czy ktoś mu kiedyś tak zagrał. Sądząc po tym, że teraz myśli kilka sekund, może zaraz kilkanaście, może kilkadziesiąt. Stwierdzę, że chyba spotkał się pierwszy raz z takim ruchem. Dobrze jest czasem zaskoczyć przeciwnika i mieć nad tym taką przewagę psychologiczną, można powiedzieć. Oczywiście szachy to jest gra logiczna, więc można wydedukować i spróbować odgadnąć, o co w tym posunięciu chodzi i jak na niego zareagować. No fajne to są elementy, szachy fajnie na życie można przełożyć, te elementy, elemenciki do analiz. Moi drodzy, i teraz tak, zagram tu. Chodzi o to, że jak on zbije skoczkiem, to ja mam bicie tu. No i co? Bije. Otworzyła mi się wieża. Skoczek już nie jest w centrum. Oczywiście C6. To chciałem powiedzieć, że takie ruchy istnieją. Jak najbardziej. Wybić chyba będzie trzeba. Może będzie trzeba, może i nie. Tylko, że tak. Wybije, on wybije skoczkiem. Tu będzie mi atakował. Dobra. Chwileczkę. Kusi mnie też. Trzaśnięcie skoczka. To już jest trochę szalone podejście. Ale co z tego? Wiecie co? Aj, ale że mnie korci. Wiecie co? Zaraz biję tego skoczka. Zobaczymy, co się stanie. Korci mnie strasznie. To jest pewnie bardzo złe. Bardzo, bardzo, bardzo złe. Ale chcę go mocno zaatakować. Gram E4. Będę za chwilę otwierał gońca. Po wybiciu możliwe, że przepcham pionka. Goniec G4. Tak myślałem. Tak myślałem, drogi panie, że będziesz mnie tutaj w ten sposób chciał załatwić. I teraz tak. Nie pozostaje mi chyba nic innego jak goniec E2. Z drugiej jednak strony wyprowadzenie gońca i hetmana w taki niestandardowy sposób może spowodować, że zrobię długą roszadę, ale goniec D3. Bicie, przepchanie. Bez jakości można sobie chyba fruwać na chwilę, nie? Bo nie chcę zbijać. Czy tu zagram, on zbije. Ja zagram tak, trochę to wolne, odbiję. Dobra, goniec E2. W następnym ruchu zrobię roszadę. Tylko, że nie mam wieży, więc chyba jej nie zrobię. Może tutaj. Może tak, może E5. Będą pewnie takie posunięcia. Bardziej mnie interesuje ostra gra. Dobra, gram bez jakości i zaraz tu. Dobra, gram bez jakości wyprowadzając figury. Trudno, niech bije. Może tak. O właśnie. Tak. Chodzi o rozwój, tylko ja się tam nie dostanę. Trudno, zagrajmy tak. To znaczy tak, po tym wybiciu ja również mogę wybić skoczkiem. A on będzie redukował figury, będzie grał tu i tu pewnie. No to wybicie dla niego byłoby fatalne. Bo goniec jest dobrym obrońcą czarnego króla. Jak mieszać w pozycji, to tylko w ten sposób. No, zbije tu, ja zbiję tu, on zbije tu. Żeby weszła szybko wieża, on zagra tak. Ja odejdę królem, żeby móc zagrać skoczkiem na D5. I z tej strony spróbować go ugryźć. Chyba tylko tak. Nie ma wyjścia. No, jak mieszać, to na całego, mocno, szybko. Właśnie kawka. Bicie jest, bicie hetmanem, pewnie trzeba to zrobić,
A jednak nie, jednak on wyprowadził sobie tutaj skoczka. Może tutaj w sumie dziabnąć. Tak. I tyle. A może długą roszadę w ogóle zrobić? Też jest pomysł. Król zawsze szybko się schowa, a wieża wejdzie do ataku. I przygotuje ją do tego ataku. Jeżeli zbije tak, to zbijam pionkiem. Zawsze mam wybicie tutaj. Krzysztof, to nie jest chyba takie złe. Na pewno jest to takie podejrzane. Dobra, no tu będziesz mi naciskał. Ja rozumiem. Rozumiem. Ale zbijemy tutaj. Już nie masz bicia. Bicia tu. Zbijemy. Zobaczymy, co dalej w sumie. Tu chcesz odbić. No okej. Tak muszę zagrać bez dwóch zdań, bo nawet po takim wybiciu wybijam. On może zagrać chyba tutaj i spróbować uderzyć mi na A2. Jak zagram tak, on mi zbije, to ja mam wtedy bardzo ładne zagranie, bicie tu. Aha, on odbije tym i nie będę mógł odbić wieży. Będzie to chwilowe zawieszenie. Jak zagram tak i tak, to on jak zbije mi tu i tu, to będę miał więcej figurę. Szach, tu, wieża, tu. Tu i się bronię, figura więcej. Dobra. Niech tak będzie. Wiadomo, że jego motywem jest bicie tutaj. To trzeba brać pod uwagę. Ale moment, przecież ja mam świetne odejście. Jeżeli on zbije mi tu, to ja trzasnę tu. Jak on mi zbije tak, to koniec D2. Jak on tu, będę mógł zbić. Nie, będę mógł zagrać. Właśnie. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Mam do wyboru dwa bicia. Trzeba przeliczyć, które jest lepsze. Chwilowo jest wieża mniej. Jak odbije, on na przykład odejdzie, to ja zagram tu. No, jakoś wrócę i obronię. Jakoś, dobra. Konkretnie. Bicie tu, bo jak nie odbije, to bije tu i mam więcej. Czyli tak, tu. On wieża C8, a ja hetman E1. Trzask, trzask. Tu. Będzie szach. Dobra, to działa. To działa. To musi działać. I tak. Słuchajcie, ufam swoim przeliczeniom. Nie mam wyjścia. Muszę w ten sposób spróbować. Bo nawet jeżeli on tak zagra, ja gram tu, on nawet bije tu, ja biję tu. I to się zgadza. Tu się nawet skoczek broni, a tak jest na hetmana. Ojej! Krzysztof, tego nie zauważyłeś. Ale nic straconego, bo mogę tak i tak od razu uderzyć. Spróbuję. On tą wieżą musi uciec. Tu nie może, bo dostanie plombę. Chwilowo jak to jest? Jakość mniej dalej. Ok, i on traci tempo. On musi tą wieżą wrócić nawet. Musi tam w ogóle wrócić albo tam. Bo co tutaj? Może zagrać? To ja wtedy zbiję z szachem, chciałem powiedzieć, z opcją mata. Jedyne co on, znaczy może zagrać na przykład tutaj, żeby zagrać Nie, co ja w ogóle gadam? Przecież nie może wieża D3 skoczek tutaj broni. A grożę biciem. Dobra, on nie ma dobrego odejścia dla wieży. Właśnie. Szacha nie ma, nic tu nie ma. Takie ruchy grożą. Dobra, ale wieża. Ha, chwila, tutaj jest szach. Wieczny szach może być. To już nie jest tak różowo. Ale wiecie co, z drugiej strony? Nie, nie mogę tutaj, bo jest strzał i tu. No dobra. W takim razie muszę przyznać, że robi się ciężko. Ale może subtelnie tak zagrać? Trudny to jest ruch, ale zagram. Zagram w ten sposób, żeby on nie miał tu szacha. I teraz tak, bicie, tutaj, opcja wymiany, no istnieje, więc po wybiciu, o kurczę, jak on się tutaj otwiera, ale może tutaj dobre dla niego, może i tak, tak trzeba odejść, tak trzeba chyba odejść, pilnować cały czas tego pola
i mieć na uwadze bicie tutaj. Jeśli tu. W ogóle wieża H3 też jest ciekawym posunięciem. Szybko wchodzi do akcji na G3 i do opcji obronnej. Ciekawa pozycja. Nawet tutaj przeciwnik mi nie pozwala się nabić kawy. Mega ciekawa opcja, ciekawa pozycja. Znaczy, obiektywnie jest to przegra na białych. Jest to przegra na białych. Bez dwóch zdań. Tutaj? A nie mogę. Dobra, teraz chyba w ogóle tak. Wykorzystam i wyrzucę tego hetmana stąd. Trochę mi on tutaj przeszkadza. I potem walnę tu. Bez jakości to jeszcze nie będzie takie złe. On, wiadomo, on zagrał pewnie dlatego, żeby, no może zamknąć gońca. Nie wiem, czy ten goniec tam miał jakieś znaczenie, ale bardziej chyba chciał rozciągnąć wieżę. Mi się wydaje, bo nie znalazł nic konkretnego. Zobaczcie, jak on boi się zbić tego skoczka. Z uwagi na właśnie to, że odkryje sobie króla. On zdaje sobie sprawę, że może być problem. A może też pionek F4 ma bronić G3. W dalszym zamyśle. To też jest fajna opcja z jego strony. Nie wiem. Bo jeżeli on teraz odejdzie hetmanem, gdzie on może odejść hetmanem? Na szczęście nie może tu gdzieś tam. Tutaj powiedzmy, strzela na D5. No trzaskam tu. Nie, sorry. Trzaskam tu. Może dać szacha. Odejdę. A, i tu broni się od mata. Krzysztof. Dobrze to teraz widzisz. No odejście tutaj jest dobre w takim razie. Ale co? Ja wtedy walnę tym. On zbije mi tu. I będzie ok. Inaczej. Jeżeli on tak zagra, to ja chyba w ogóle wrócę tak. On będzie mógł dać szacha, a tam będzie mógł nie męczyć. Brakuje mi pionka do zasłony. Hetman D5. Hetman D5, dobry ruch. Trochę nie doceniłem jego dobrego odejścia. Długo się zastanawiam nad tym ruchem. To jest dobre posunięcie. Ojej, to jest bardzo dobre posunięcie według mnie. Konkretne groźby, konkretne jakieś tam obrony z jego strony. Nie wiem. Zbił? Ale on nie zauważył, że. Wiecie co? Kilka sekund mi zajęło dopiero zauważenie, że ja zdobywam Hetmana. Przepraszam, że nie śmieję z niego. Z samego faktu, że po prostu myślał. I wymyślił, no. Ale się musi odłapać teraz za głowę. Wiecie co? To było znowu wyjście z wora. Dużo szczęścia miałem oczywiście w tej partii. Znaczy, na własne życzenie też pograłem nieprawidłowo, zdając sobie z tego sprawę, że poświęcenie na H5 było bardzo nieprawidłowe. Ja zrobiłem to świadomie oczywiście w klasycznej partii. Raczej bym tego nie uczynił, gdybym tego mocno nie przygotował wcześniej. Ale no teraz to jest przegrana, przepraszam, ale. Czasem po prostu nie mogę się powstrzymać z emocji. Znaczy emocji, no śmiechu, no nie, no emocji, no powiedzmy. Teraz gość myśli w ogóle, no, na pewno złapał się za głowę. Co ja zrobiłem? Tak się zwykle mówi. No właśnie. Zobaczmy analizę. Przegląd. Z mojej strony 79,9, z jego 79,1. Znaczy z mojej 79,1. A to i tak mało mu dało. Dobra, zobaczmy od początku. D4. No dobra. I H5. Skoczek zbija. Pionek zbija na D5. Wszystko dobrze. C6. Czyli jesteśmy tutaj w teorii. No należało co? Należało zbić. Skoczek jakby odbił. Tak, w ten sposób. D5. Skoczek wchodzi. Jakieś tam E2. A nawet widzi poświęcenie. Znaczy nie poświęcenie, tylko wymiana. Jakieś E4. No taka normalna gra, no taka trochę ryzykowna, bo tutaj jest opcja też takiego zagrania. O, tutaj wskazówka. No dobrze, przepraszam. No dobrze, jest H. Przepraszam najmocniej. O. Tu bicie na D5, jest C6. No właśnie, i moje szalone wieża bije H5. Bardzo zły ruch. To poważny błąd, mówi. Ale na blica minus 0,5.
Bicie. No i E4. Wiadomo, że to są szalone ruchy. Z jego strony też nie do końca. Co tu lepszego można... Hetman B3 w ogóle nie brałem pod uwagę. Żeby tam cisnąć. A no właśnie, trzeba próbować brać pod uwagę takie ruchy, gdy goniec wychodzi, nie broni na B7. Tu bicie, ok. Goniec wyszedł nieprawidłowo. To ja akurat wiedziałem. No, ryzyko, ryzyko, ryzyko i skoczek E5. Próba jak czegoś tam czegoś. Ok. No i co? Hetman D4 mógł zbić. No to tam mógł, to mówi komputer. Skoczek na C6. Bardzo dobry ruch. Ok. Roszada to dobry ruch. Powiedzmy. Wieża C8. Bicie, skoczek. Król B1. Hetman A5, A3 i wieża bije C3, okej. A co by było, gdybym jednak zbił tu? Aj, skoczek D5 z opcją widełek. Niedobra pozycja, na równym drewnie niedobra pozycja. To dobrą decyzję podjąłem, że zbiłem skoczka. Tak z ludzkiego punktu widzenia. I goniec D2. Hetman B3, jeszcze hetman A4 było ciekawe, jak widać. W ogóle nie widziałem odejścia hetmanem, że on mi atakuje po prostu wieżę. Okej, okay, poszło tak, wieża tak. Ojej, F5 miał wtrącenie. Bo jeżeli F5 i odejdę tutaj, to on ma wieża C2. No i muszę tak, ta wieża jest aktywna teraz. Już jest po zawodach. No cóż, ale zagrał inaczej, wrócił wieżą. Tu nie wiedziałem właśnie jak grać. A, G4 też było ciekawe. No nie widzę, właśnie komputer podpowiada takie ruchy. Choć i tak jest źle. No ale po takim ruchu nie byłoby F5. On by nie zagrał F5, bo by widział, że bije i co dalej, tak? Chociaż nie wiem. Tak, tak. Hetman E2. No i hetman D5. Nie pokazujesz hetman D5? A, przepraszam, to jeszcze nie w tym momencie. F4. I tutaj, no pokazujesz hetman D5, tak jak mówiłem, najlepszy ruch w pozycji. Wydedukowałem ten ruch w pozycji, najlepszy ruch w pozycji. A tak sobie do siebie mówię, słuchajcie, to ja trochę się dzielę ze swoimi myślami. No i tutaj popełnił gość błąd, co nie? Okej. Okay. No cóż, moi drodzy, dziś króciutko, jedna partia. Z jakąś tam małą analizą. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Taka jest natura ludzka. Moje poświęcenia niepoprawne często działają, jak widać w internecie, ale nie polecam tego stosować regularnie, szczególnie w domu. A dlaczego nie tylko w domu? W sumie nie wiem. Tak się mówi. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Cześć.